Bilbo Baggins mieszka w Back End w Hobbitonie. Ma około 50 lat. Jest hobbitem. Wygląd: stopy i głowa pokryte kędzierzawym brunatnym włosiem. Palce długie i zręczne. Wzrost niższy od krasnoluda, wyższy od liliputa. Wydęty brzuch. Ubiór żółto-zielony. Cechy: wzrok lepszy od krasnoluda, ale gorszy od elfa. Spokojny i wygodny tryb życia. Przed wyprawą cechuje się zacnością, poczciwością, zamiłowaniem do wygody, gościnnością, łakomstwem. W trakcie wyprawy do samotnej góry staje się odważny, rozważny, pomysłowy, lojalny, skory do poświęceń. Krasnoludy, dawniej mieszkańcy samotnej góry, przed atakiem Smauga, teraz mieszkańcy krain zachodu. Ich przywódca to sławny Thorin Dębowa Tarcza. Ulubiony oręż to młoty i krzywe szable. Wygląd: właściciele ciemnobrązowych, długich włosów i brud. Noszą kolorowe płaszcze z kapturami i ozdobnymi chwastami. Cechy: wojowniczość, odwaga, duma, upór, siła, pewność siebie, lojalność, ale pazerność na złoto oraz inne skarby. Umiejętność gry na różnych instrumentach, na przykład wiolonczeli czy harfie. Uczestnicy Bitwy Pięciu Armii. Gandalf: potężny czarodziej, potrafiący przewidywać przyszłe zdarzenia. Bywalec całego Śródziemia. Niski staruszek z długą, siwą brodą. Nosi niebieski kapelusz, duże czarne buty oraz szary płaszcz przepasany srebrną szarfą. Cechy: zdolność do świetnego maskowania się i ukrywania. Posiadacz dwóch twarzy. Skromny, życzliwy, dobrotliwy, ale też srogi i groźny wobec wroga. Doskonały wojownik, zabójca wielkiego Bolga. Lojalny, odważny towarzysz Bilba i krasnoludów, przeciwnik zła. Miłośnik hobbitów oraz puszczania kolorowych kółek z dymu fajki. Trolle, mieszkańcy skalnych pieczar. Wygląd: grubo ciosane twarze, olbrzymi wzrost, brzydota. Cechy: podejrzliwość do nowości, skorzy do sprzeczek i bijatyk, mało bystre, naiwne. Ich pożywienie to pieczeń barania, ludzkie mięso. Ich słaby punkt to światło słoneczne zamieniające je w elfy zachodnie. Mieszkańcy Doliny Rivendell, ostatniego przyjaznego domu. Ich przywódca to Erlond. Wygląd: szpiczaste uszy i długie włosy. Cechy: gościnność, piękny śpiew, szlachetność, spryt, znajomość runów, pisma księżycowego. Uczestnicy Bitwy Pięciu Armii. Gobliny, mieszkańcy podziemi w górach mglistych. Sojusznicy wargów, dzikich wilków. Wygląd: ogromne, otyłe, szpetne. Gollum, mieszkanie z podziemnej jaskini w górach mglistych. Wielbiciel gry w zagadki. Były właściciel magicznego pierścienia. Przed hobbitem. Wygląd: czarna postać o wyłupiastych i okrągłych oczach oraz wielkich stopach. Cechy: smutny, samotny, ale i podstępny oraz sprytny. Jego pożywienie to ryby i gobliny. Wargowie, mieszkańcy z kraju Pustkowia. Miejsce zgromadzeń, polana otoczona pierścieniem drzew. Sojusznicy goblinów. Wygląd: płomienne ślepia, wywieszone jęzory, ostre, duże kły. Cechy: przerażające wycie, okrucieństwo, złowrogość i krwiożerczość. Uczestnicy Bitwy Pięciu Armii. Orły, mieszkańcy gniazd ulokowanych na zachodnim krańcu gór mglistych. Cechy: doskonały wzrok, siła, duma i wspaniałomyślność wobec przyjaciół. Nienawiść do goblinów. Uczestnicy Bitwy Pięciu Armii. Beorn, mieszkanie z okolic Samotnej Skały. Olbrzymi człowiek-niedźwiedź. Żywi się śmietaną i miodem. Wygląd: bujna czarna czupryna, gęsta, długa, czarna broda, nagie ramiona i łydki, mięśnie wyraźnie zarysowane pod skórą. Nosi wełnianą bluzę sięgającą do kolan. Wspiera się na ogromnym toporze. Cechy: gwałtowny, łatwo wpada w złość, ale dla przyjaciół uprzejmy. Podejrzliwy, nienawidzi goblinów, zwolennik ciekawych opowieści, uczestnik Bitwy Pięciu Armii.
Pająki mieszkały w mrocznej puszczy. Wygląd ogromny. Żywiły się tym, co złapały w swoją sieć. Elfy leśne mieszkały na skraju mrocznej puszczy. Ich przywódcą był król elfów. Wygląd miały wplecione we włosy kwiaty, założone drogie kamienie w kolorze zielonym i białym, które znajdowały się na pas. Cechy: radość, nieufność, uczciwość, słabość. Nie potrafiły ufać nieznajomym. Smaug: złodziej złota i klejnotów, zabójca ludzi i krasnoludów. Nie umiera samoistnie, ktoś go musi zabić. Mieszkaniec zwiędłych wrzosowisk, a potem samotnej góry, siedziby krasnoludów. Jego słaby punkt to uszkodzony pancerz pod lewą piersią. Wygląd: czerwono-złote łuski, wielki ogon, ogromne skrzydła, długi blady brzuch, wydobywające się kłęby dymu z nozdrzy. Cechy: okrucieństwo, pewność siebie, próżność, czuły węch. Kruki i drozdy. Mieszkańcy okolic samotnej góry. Przywódca drozdów to stary drozd. Przywódca kruków to Raak, syn Karka. Powiedzieli bardowi, że pancerz smoka jest uszkodzony.